Mówią, że kalafiory są duchami brokułów. I tak naprawdę nie wiadomo, co jest zdrowsze, kalafior czy brokuł. Małgosia postanowiła połączyć kalafior z brokułem. Myślę, że to jest znana sałatka lub danie, od którego ja sam się uzależniłem. Wiecie, co to znaczy uzależnienie? To znaczy, że codziennie musisz mieć to danie. I rzeczywiście od pewnego czasu codziennie jem sałatkę z brokuła i z kalafiora. Zobaczcie, jak to się prosto, w prosty sposób robi i naprawdę jest przesmaczne. Przesmaczne danie, przesmaczna sałatka. Zapraszam na odcinek. Kochani, dzisiaj przychodzę do kuchni po pracy i widzę, że leżą kalafior i brokuł. I pytam męża, co mi sugeruje. A mąż mówi, że sugeruje, że powinnam znowu zrobić tę pyszną sałatko-surówkę z brokuła, kalafiora i koperku, mimo tego, że rano skończył jeść ostatnią porcję. Ta sałatka jest przepyszna, taka prosta w wykonaniu, więc jeżeli jej nie znacie, to spróbujcie, a na pewno będziecie zachwyceni. Czego będziemy potrzebować? Może najpierw do sosu, bo sekretem każdej sałatki jest pyszny sos. Będziemy potrzebować majonezu i jogurtu naturalnego. Ja już mam i majonez, i jogurt naturalny w tej misce, w której będę mieszała sos, bo sos robimy na początku, zanim zaczniemy przygotowywać warzywa. Będzie potrzebny czosnek i żeby nie była ta sałatka taka mocno czosnkowa, to ja wezmę 2 ząbki czosnku, chociaż myślałam, że zrobię jedną porcję z połowy kalafiora i z połowy brokułu, ale Krzyś się domaga, żeby było z całości, to może dołożę jeszcze ząbek czosnku. Woli, żeby było bardziej czosnkowe, czy takie? Nie. Czyli 2 ząbki czosnku. Sól, pieprz, oczywiście do smaku jak zawsze, oraz cukier i ocet. Ja tu mam ocet jabłkowy. I zaraz to wymieszam, natomiast głównymi bohaterami sałatki są oczywiście brokuł, kalafior i duża ilość koperku. Zaraz będziemy to ścierać na tarce, ale najpierw sos. Tak jak powiedziałam, właśnie podstawą tego sosu jest majonez i jogurt. I można zacząć od tego właśnie, żeby wymieszać najpierw majonez z jogurtem, tak żeby majonez nie miał żadnych, żeby nie było grudek majonezowych w tym sosie. On tak nie za łatwo miesza się z jogurtem, ale to jest po prostu kwestia tego, ile będziemy mieszać, jak długo. Można też wziąć jakąś taką rózgę, trzepaczkę, koziołek. I tym koziołkiem, jak to się u mnie w domu mówiło, trzeba ten sos dobrze rozpyrdlać, czyli wymieszać. O, 100 razy lepiej niż łyżką. Czosnek. 2 ząbki czosnku. I drugi ząbek. Ja bardzo lubię, zresztą Krzyś też, te sosy właśnie takie na bazie majonezu, jogurtu czy śmietany, takie wyraziste dzięki czosnkowi. Ocet jabłkowy. Ten sos powinien być wyraziście słodki, kwaśny, czosnkowy. Łagodzimy ten smak cukrem.
I zaraz doprawimy solą, pieprzem i ten sos będzie musiał się przegryźć. On już grudek nie ma. Koziołek spełnił swoją funkcję. Teraz jeszcze sól i pieprz. I sos musi się przegryźć. Sos jest gotowy, ale musi postać. Teraz przygotowanie warzyw. Koperek na później zostawimy. Najpierw kalafior. Najlepiej jest do pokrojenia tego kalafiora wykorzystać szatkownicę i na pewno, kochani, na podłodze będzie bardzo dużo drobinek kalafiora i brokuła, ale właśnie tak drobno poszatkowany kalafior i brokuł jest najpyszniejszy w tej sałatce. Z tym jest troszeczkę zabawy. Ale może poproszę męża, skoro chciał sałatkę, czy ja sama mam się męczyć? Już podbijam rękawy. Żartuję oczywiście. To nie jest żadna męczarnia. I po kalafiorze szatkuję brokuł. I to nie jest takie proste. Wymaga trochę wysiłku. Czy nie można by tego pociąć? Nie. Na takiej szatkownicy albo na przykład na tarce o grubych oczkach można to zrobić, bo chodzi, można te warzywa posiekać czy utrzeć, zetrzeć, bo to chodzi o to, żeby właśnie były małe drobinki kalafiora i małe drobinki brokułu. Wtedy te smaki się pięknie przenikają. Jeżeli teraz odpadają nam takie mniejsze kawałki, no to trzeba jeszcze raz to przepuścić przez hebel, jak to się mówiło u mnie w domu. I sałatka czy surówka już jest niemal gotowa. Czyli kiedy, to jest ważne, kiedy zaczynamy ciąć kalafior czy brokuł na tej szatkownicy, to zaczynamy od strony główki, nie nóżki. Bo chodzi o to, żeby było dużo drobnych kawałeczków i to właśnie jest w tych samych, uzyskujemy to z tych samych kwiatów. Natomiast dalsze części kalafiora czy łodygi są właśnie kalafiora czy brokułu, są bardzo takie cieniutkie, jak to się mówiło, że coś tam widać przez nie, tak? Prawie że przezroczyste. Teraz dobrze to mieszamy, żeby się nam połączyły kalafiory, brokuły i koperek już tutaj od razu też jest. I teraz sos. W sumie nie spróbowałam sosu, ale zakładam, że dobry. Mieszanie.
I najlepiej, żeby się nam ta sałatko, surówka przegryzła, czyli niech sobie troszeczkę postoi. Można do niej dodać, oprócz tych podstawowych składników, czyli kalafiora, brokułu i koperku, można również dodać rzodkiewkę albo paprykę. Myślę, że są tu osoby, które robią taką sałatkę, tylko jeszcze z dodatkowymi składnikami. Więc podzielcie się też w komentarzu, co dodajecie. Nałożyć? Bardzo proszę. Tyle czy jeszcze? Wystarczy. Degustacja jest zbędna, ponieważ jem to dosyć często, ale wiecie, co zauważyłem dziwnego? Czasami mam ochotę na chipsy. Zwłaszcza wieczorem. I wczoraj była taka sytuacja, że właśnie też nagle wzięła mnie ochota na chipsy, ale nie było, więc zszedłem po sałatkę i zacząłem jeść tą sałatkę. I po prostu zaspokoiło mnie to na maksa. Ale nie wiem dlaczego. Co w tym jest takiego, że daje mi zaspokojenie? Może to samo. Zamiast chipsów. Może to, że jak otworzysz paczkę chipsów, to nie możesz przestać jeść, prawda? No i podobnie. A tu jak z tą masz sałatką. Tą sałatką, też nie możesz przestać jeść. To ja uwielbiam tą sałatkę. W zasadzie nie wiem, czy to jest sałatka, czy to jest surówka. To zależy chyba po prostu, jak my ją traktujemy. Dla mnie jest to sałatka. Dla mnie też. Mogę jeść na okrągło. Tak, zwłaszcza jak jest dobry kalafior i dobry brokuł, prawda? Bo te podstawowe składniki mają znaczenie, ale sos też jest rewelacyjny. Po prostu bomba. Pyszna. Szczerze polecam.